Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj porozmawiamy na bardzo istotny temat, jakim jest zgranie, ponieważ na dobrą sprawę nikt dokładnie nie wie, jak ono działa w trakcie meczu. Od kiedy istnieje Ultimate Team, każdy, kto poszedł do EA i zapytał, jak naprawdę działa zgranie, otrzymał od EA odpowiedź, że... No im masz wyższe zgranie, tym lepiej się zawodnicy komunikują. Kropka. No i tyle, a czy to coś daje, jak mam 100 zgrania, albo czy jeśli postawię bocznego obrońcę na strikerze, to on dostanie przez to wylewu do mózgu, to nikt nie powie. Ale to, co dziś przedstawię na tym filmiku, to najprawdopodobniejsza wersja tego, jak naprawdę działa zgranie, i w drugiej jego części, którą opublikuję w niedalekiej przyszłości, postaram się poprzeć tę wersję małym testem. Więc aktualnie zgranie działa na dwóch obszarach. Jednym jest bonus umiejętności dla zawodników, a drugim komunikacja między zawodnikami, więc mówiąc pokrótce, można zbudować w miarę zgraną w trakcie meczu drużynę, która nie ma 100 zgrania, a ma go nawet mniej niż 50, lub można zbudować drużynę, która ma 100 zgrania, ale w meczu nie komunikuje się najlepiej. Bonus umiejętności dla zawodników działa tak, że jeśli ktoś ma maksymalne zgranie, to z racji tego dostaje dodatkowe punkty do wszystkich atrybutów, a je oczywiście reguluje się kartami stylów gry, ale nie o nich dzisiaj. Dlatego mówiąc pokrótce, jeśli ktoś ma 10 zgrania na podstawowym stylu gry, to do wszystkich umiejętności dostaje dodatkowo od 3 do 5 punktów. Z tym, że trudno określić, czy to jest 3 czy 5, bo jej przecież nie powie, ale coś tam dostają. I to wszystko. Popularna jest już koncepcja, że jeśli jakiś zawodnik gra ze zgraniem wynoszącym 0, to nie powinien potrafić nawet dokopać piłki do bramki. Co jest kompletną bzdurą, bo w rzeczywistości 0 zgrania oznaczać będzie tylko tyle, że nie dostanie on żadnego bonusu do statystyki. Więc jeśli zagramy Ronaldo jako prawym obrońcą bez grania, to on dalej będzie potrafił grać na miarę umiejętności statystyk podanych na karcie i będzie strzelać z dystansu jak szalony, bo jest po prostu napakowanym umiejętnościami zawodnikiem. Brak zgrania nie spowoduje nagle, że Ronaldo dostanie wylewu do mózgu, po prostu będzie grać bez żadnego bonusa umiejętności. Natomiast to, że mamy 100 zgrania, nie gwarantuje nam dobrej komunikacji między zawodnikami na boisku, bo to zależy w dużej mierze od połączeń między zawodnikami. Jak wiadomo, mamy 4 ich rodzaje. Pierwsze czerwone to w sumie brak połączenia. Pomarańczowe jest słabe, ale pozwala już na zbudowanie drużyny, która ma 100 zgrania. Natomiast mocne połączenie, jak i hyperlinki, dają większą szansę na dobre zgranie zawodników w trakcie meczu. Tutaj dobrym przykładem będzie mój pierwszy odcinek Tykalny, gdzie grałem składem bramkarzy i celowo, żeby sobie pomóc, byli to wyłącznie szwedzcy golkiperzy ze szwedzkiej ligi i oni byli całkiem ogarnięci w trakcie meczu, bo wszyscy posiadali mocne połączenia, natomiast przez to, że 10 zawodników grało nie na swojej nominalnej pozycji, ten skład nie miał nawet 50 zgrania, a to świadczyło tylko o tym, że nie dostawali oni żadnego porządnego bonusa do umiejętności. Zresztą jeśli zagrać całym składem takiego Bayernu Monachium i jakimś randomem z Bundesligi na pomarańczowych liniach, to różnica w komunikacji powinna być widoczna gołym okiem. Z tym, że na to wpływa i tak wiele czynników zewnętrznych, jak pracowitości zawodników czy indywidualna inteligencja boiskowa określana poprzez umiejętności ustawiania się, czy chociażby wizję. No i to w sumie tyle potrzeba wiedzieć o zgraniu, więc jeśli tam jakiś Ronaldo albo Messi gra na strikerze, mając ze 6 zgrania, ale ma to zielone połączenie z jakimś kolegą z drużyny, to on sobie poradzi, bo on ma i tak umiejętności. Oficjalnie, na przykład poprzez YouTube, nikt raczej nie chce promować składów, gdzie jakiś zawodnik nie ma zgrania. To jest oczywiście logiczne i trochę nie wypada, ale prawda jest taka, że tam jak jakiś zawodnik ma czasem tego zgrania mniej i gra nie na swojej nominalnej pozycji, to nic mu się nie stanie. Ja sam jeszcze w FIFA 13, jak byłem u szczytu swoich fifowych umiejętności, grałem składem, gdzie Nani miał 5 zgrania, a Totti Ronaldo 7. I zamiatałem nim wszystkich tak mocno, że prawie się pylicy nabawiłem. Ale to jest też kwestia nastawienia psychiki, chęci pojazdu po EA i chęci usprawiedliwienia porażek, bo ktoś złoży sobie skład, gdzie nie ma pełnego zgrania, przerżnie mecz, a potem może się usprawiedliwiać, że zara zara, hola hola, ja tu nie miałem pełnego zgrania, to przez to przegrałem. A jakby miał pełne zgranie i by przegrał, to by mógł po prostu powiedzieć, że EA jest zje... Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!